Witajcie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie kontroli sprawdzającej zdolność bojową naszej jednostki. OSP Wola jako jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kontrolowana jest co rok z surowszymi zasadami niż jednostki spoza systemu. Kontrolę przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna w Pszczynie. Zgłoszenie pozorowane dotyczyło wypadku samochodowego, który uderzył w słup. Zgłoszenie obejmowało również założenie jednej poszkodowanej osoby. W tej chwili w tle słychać syrenę alarmową, która została uruchomiona przez dyżurnego powiatowego stanowiska kierowania w Pszczynie. Na dźwięk alarmu do akcji zgłosiło się 6 strażaków, w tym nasz naczelnik, który akcją dowodził. Naczelnik po telefonicznym odebraniu zgłoszenia o wypadku zdecydował o wyjeździe GLBAMRT, dlatego że znajdują się na nim sprzęt do ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego. We wcześniejszym obrazie z kamery widzieli Państwo strażaków ubierających się, a w chwili obecnej zajmujących miejsca w samochodzie. Pszczyna 998 do 5958 odbiór. Po zajęciu miejsc dowódca podejmuje pierwszą próbę połączenia się ze stanowiskiem kierowania w celu zgłoszenia wyjazdu samochodu. Niestety, pierwsza próba z powodu zakłóceń nie udała się. Następuje ponowne zgłoszenie przez dowódcę gotowości wyjazdu. Po udanej próbie kontaktu oraz zgody dowódcy, kierowca udaje się na miejsce wypadku. W międzyczasie kamerzysta dochodzi do miejsca zdarzenia. W prawym dolnym rogu znajduje się podgląd z kamery umieszczonej na ubraniu bojowym jednego ze strażaków biorących udział w akcji. W tej chwili na podglądzie widzą Państwo, jak strażacy opuszczają samochód po przyjeździe na miejsce, a nasz strażak z kamerą udaje się na tył samochodu z wcześniej ustalonym przez dowódcę zadaniem rozwinięcia linii szybkiego natarcia celem zabezpieczenia pojazdu przed ewentualnym pożarem. Możecie Państwo zaobserwować, jak w stronę naszego kamerzysty biegnie strażak ze znakiem informacyjnym o wypadku innych użytkowników w ruchu drogowego. Chciałabym podkreślić, że jest to tylko kontrola sprawdzająca zdolność bojową naszej jednostki. W tej chwili możecie zaobserwować, jak dwóch strażaków ratowników znajduje się przy kierowcy samochodu biorącego udział w zdarzeniu. Z racji specyfiki zdarzenia, moją główną narracją będzie opisanie czynności, jakie podejmowali wspomniani wcześniej ratownicy. Po dojechaniu na miejsce, w czasie gdy pozostali strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia, rozwijali linię, nasi strażacy ratownicy zgodnie z procedurami podbiegli do poszkodowanego, otwierając drzwi, sprawdzając, czy poszkodowany jest świadomy. Polegało to na zapytaniu: halo, czy pan mnie słyszy? Po braku reakcji ze strony poszkodowanego, zadaniem strażaków ratowników było uniesienie głowy spoczywającej na kierownicy, sprawdzenie oddechu i tętna oraz założenie kołnierza, aby usztywnić odcinek szyjny kręgosłupa. Podczas tych czynności została już przygotowana deska ortopedyczna przez naszego naczelnika, a strażak umownie zabezpieczył samochód przed pożarem przy pomocy linii szybkiego natarcia. W tle widać, jak strażacy po decyzji ratownika przygotowują się do przeniesienia poszkodowanego na deskę, przykładając ją pod fotel kierowcy. Widzimy, jak pozostali strażacy przybiegają pomóc ratownikom, ponieważ rozpoczęta zostaje procedura samego przeniesienia poszkodowanego na deskę.
W tej chwili kontrolująca osoba zmieniła nam scenariusz, wprowadzając zmianę polegającą na ustaniu oddechu i tętna. Strażacy ratownicy przystępują do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czynność ta wykonywana jest przez dwie osoby z podziałem na uciśnięcia oraz wdechy. Teraz możemy zaobserwować, jak na miejsce zdarzenia wybrała się osoba postronna, która od razu po zauważeniu przez strażaka została przesunięta na bezpieczną odległość. Po odzyskaniu przez poszkodowanego oddechu i krążenia ratownicy założyli maskę z rezerwuarem w celu ciągłego podawania tlenu. W trwającej scenie oficerowie kontrolujący z racji zakończenia działania pytają o dalsze postępowanie z poszkodowanym, które polegać będzie na wsparciu psychicznym poszkodowanego, komforcie cieplnym, czyli okryciu folią życia, pozostaniu z poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia. Teraz po zakończonej akcji strażacy pakują sprzęt, przygotowują samochód do powrotu do bazy celem przeprowadzenia dalszej inspekcji. Ponownie chciałabym podkreślić, iż jest to tylko kontrola gotowości bojowej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. Scenariusz został przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w Pszczynie, o którym dowiedzieliśmy się w momencie otrzymania zgłoszenia. Spowolnienie niektórych elementów było tylko i wyłącznie w celu przedstawienia osobom kontrolującym poszczególnych wykonywanych czynności.
Mimo, że to była kontrola, to dla nas doskonała okazja na sprawdzenie swoich umiejętności pod okiem czujnych, wykwalifikowanych fachowców, dzięki czemu umocniliśmy wiarę w nasze umiejętności i pewność w słuszność swoich działań. Warto dodać, że w rolę poszkodowanego wcielił się sam koordynator ratownictwa medycznego. Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za przeprowadzoną kontrolę. Czołem i do zobaczenia za rok.